Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Dzisiaj zabiorę was do Londynu wraz z zestawem z serii LEGO Architecture. To nie jest seria, która często pojawia się u mnie na kanale, bo to dopiero drugi set z tej serii. Wcześniej zabrałem was do Paryża, no ale może kilka elementów takich technicznych. 468 elementów, 179 zł i 99 groszy katalogowo. Na Alto możecie sprawdzić taniej, jak to z reguły bywa, no ale myślę, że to, co jest fajne w ogóle w tych zestawach, to to, że dostajemy takie miasto w miniaturze, bardzo skondensowane. No i tutaj, jeśli chodzi o wymiary, 285 cm szerokości, wysokość 150 cm, kilka charakterystycznych dla Londynu budowli. No bo co my tutaj mamy? Oczywiście Galerię Narodową, mamy kolumnę Nelsona, Big Bena, London Eye, czyli ten taki wielki diabelski młyn, oraz Tower Bridge, chyba najpopularniejszy oczywiście w Londynie most. Mamy tutaj też informacje o choćby Tamizie, która przez Londyn przepływa. No i myślę, że warto zajrzeć pewnie do pudełka, no bo jakby nie patrzeć, to też seria Architecture jest wyposażona w te takie pudełka z klapą, tak jak choćby w serii Ideas, i one są fajne, więc otwórzmy to fajne pudełko. No dobra, plomby nacięte, pora dźwignąć wieko. No i właśnie je dźwigam. Enjoy your building experience. No to enjoyujmy w takim razie. Co my tutaj mamy? Sporo flexów tak w ogóle, no ale zakładam, że właśnie z flexów powstanie cała oś w London Eye. Mamy ich tutaj 5, nie myślcie, że to jakieś patyczki do waty cukrowej. Mamy też instrukcję. Worki nie są ponumerowane. Mamy tutaj jeden taki największy wór, w którym oczywiście znajdują się największe klocki. Dwa z nieco mniejszymi elementami i tutaj taka totalna drobnica. Flexy już widzieliście, więc pora zajrzeć jeszcze do instrukcji. A ta prezentuje się w ten sposób. Jest taka bardzo stonowana, taka powiedziałbym klasyczna. No i co my tutaj mamy? Oczywiście wykaz części. Tutaj też są informacje o innych zestawach z tej serii, które możecie trafić. Pewnie część już z nich jest wycofana. No i tutaj mamy taką panoramę Londynu wraz z opisem, z informacjami o mieście. Mamy też zdjęcia tych obiektów, które tutaj pojawiają się w miniaturze, czyli oczywiście National Gallery. Mamy też kolumnę Nelsona, po prawej Big Ben. Tutaj jest London Eye, no i jeszcze Tower Bridge powinien się pojawić na samym końcu i też tutaj jest. No a tutaj zaczynamy budowanie, więc chyba nie pozostaje mi nic innego, jak właśnie budowanie zacząć. Tak patrzę, patrzę, a w głowie mi gra... Ale bez takich przesterów, oczywiście hymn Wielkiej Brytanii, który jest bardzo charakterystyczny, natomiast God Save the Queen to też, myślę, bardzo charakterystyczny utwór dla wszystkich fanów punka, no bo Sex Pistols też nagrali utwór o tym samym tytule, który miał być prześmiewczy dla hymnu, no i też, jakby nie patrzeć, wiązał się ze stolicą Wielkiej Brytanii, czy też właściwie Anglii. No ale co my tutaj mamy? Oczywiście jeśli chodzi o konstrukcję, mówiłem wam wcześniej, co tutaj się znalazło, no bo mamy oczywiście National Gallery, mamy kolumnę Nelsona, Big Bena, London Eye i też mamy oczywiście Tower Bridge. Co do minusów, od nich chyba zacznę. No, największym minusem jest London Eye, bo zwróćcie uwagę, że jest to konstrukcja dość koślawa, tak najzwyczajniej w świecie. Dodatkowo taka dość też, powiedziałbym, chybotliwa. Gdyby to London Eye zostało troszeczkę inaczej skonstruowane, gdyby na przykład te elementy łączyły dolną i górną część, pewnie byłoby lepiej, pewnie to byłoby o wiele bardziej stabilne. Natomiast z przodu nie wygląda to źle, z przodu to spełnia swoją funkcję, oczywiście jakby uzupełnia tę panoramę Londynu, którą możemy zobaczyć. Natomiast co do pozostałych konstrukcji, tutaj naprawdę jest przyzwoicie. Myślę, że w ogóle Tower Bridge, które też swego czasu było dostępne w serii LEGO Creator Expert, i to był naprawdę pokaźny zestaw. Big Ben zresztą też tam się pojawił, mogliście nawet go zobaczyć u mnie na kanale. No to Tower Bridge wygląda naprawdę spoko. Myślę, że tutaj kształt jest ładnie odwzorowany. Mamy tutaj też te przęsła, które trzymają całe wzniesienie. Mamy tutaj nawet jakąś żaglówkę, która przepływa pod dźwigniętym świeżo mostem. Z kolei Big Ben też myślę, że jest odwzorowany przyzwoicie. Oczywiście bardzo dużą rolę gra tutaj ten klocek z nadrukowaną tarczą zegara, ale jest naprawdę ok. Sama charakterystyczna bryła też tutaj pasuje i wydaje mi się, że daje to radę. Kolumna Nelsona też wygląda przyzwoicie, dodatkowo oczywiście jest zwieńczona tą nanofigurką w kolorze białym, więc kolejny
kolor nano figurki trafia do moich zbiorów, no a z tyłu, jeśli chodzi o Muzeum Narodowe, jest ok, tutaj wszystko ze sobą gra. Co do samej konstrukcji, myślę, że Paryż, który swego czasu mogliście zobaczyć, chyba bardziej mnie przekonywał, dlatego że tam mieliśmy więcej różnorodności. Tutaj mimo wszystko jakieś 60% konstrukcji to Tower Bridge, który zajmuje znaczną część tej podstawki. Tutaj cała reszta jest bardzo mocno skondensowana, dodatkowo London Eye jest tak mocno cofnięte gdzieś w głąb tej konstrukcji, ale nie jest źle, jeśli ktoś jest fanatykiem Londynu, jeśli ktoś jest wiernym fanem tego miasta, to pewnie chętnie sobie coś takiego postawi na półce, tylko no naprawdę radzę to London Eye jakoś tak mocniej wygiąć, dopasować, bo te fleksy mają to do siebie, że w momencie, kiedy raz je wyginamy, to one już później tak głupio trzymają kształt i o, teraz ja je próbuję jeszcze jakoś tak dogiąć i bardziej dopasować, może będzie lepiej, ale one później lubią się odkształcać. Fleksy mają też to do siebie, że mnie osobiście kojarzą się z patykami, które podtrzymywały balony w McDonald's, kiedy byłem mały. No i myślę, że tutaj jakość materiału jest dość podobna. One po prostu jakościowo troszeczkę odbiegają od całej reszty Lego. Ale nie jest źle, to naprawdę jest udana panorama Londynu w bardzo zminiaturyzowanym rozmiarze. Jest spoko, oczywiście to nie jest zestaw, który powali na kolana, ale też myślę, że fani serii Architecture są takimi bardzo hardkorowymi fanami, bo jak już ktoś kupuje jeden zestaw, to potem kupuje drugi, trzeci, piąty, dziesiąty i zbiera całą serię. Ja tak jeszcze nie mam, to jest dopiero mój drugi zestaw z tej serii. Przekonuję się do nich dość powolnie, ale myślę, że coraz bardziej i sam czasem też dostrzegam, jak można by jakiś budynek zrobić właśnie w takiej mikroskali, która by idealnie pasowała do serii Architecture. Czyli przy użyciu kilkunastu czy kilkudziesięciu klocków można rzeczywiście przedstawić jakąś konstrukcję. To jest zdecydowanie zaleta tej serii. A czy ten zestaw będzie długo stał na mojej półce? Nie, ja go najpewniej rozłożę na elementy, ale mimo wszystko warto było wam pokazać właśnie panoramę Londynu w miniaturze. Jak ktoś jest fanem tego miasta, to zdecydowanie powinien po ten zestaw sięgnąć. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!